Dzień dobry wszystkim, z tej strony Menti z kanału Krasnoludzkie Opowieści. Kolejne nagranie Tawerny Hearthstone, w której będziemy grali w Tavern Brawla poranku, kiedy ta tawerna wyszła. Dzisiaj mamy Idols of Azeroth, czyli wszystkie nasze karty, 30 kart, to będą idole, druidowskie idole. I będziemy budowali arenę, to znaczy tawernę na zasadzie areny. A szczegóły już za chwilę. Cius! I zagramy dzisiaj szamanem, bo mamy questa na szamana. Po prostu tylko po to, żeby skończyć tego questa i zdobyć trochę złota. Jedziemy. I już stajemy naprzeciwko... Naprzeciwko Garrosha. Garrosha, który nie będzie miał broni, bo w tym nie ma szans zdobyć broni w tym brawlu. No dobra, ciekawe. Jak widzicie, wszystko to jest Raven Idol. Za jeden many albo odkrywamy czar, albo odkrywamy minionka. Na początek będziemy odkrywali dużo minionków po to, żeby zbudować sobie... grupę, która będzie w stanie nam w jakiś sposób rozmaicić grę i od razu weźmiemy Wilding Zapomatic, bo bardzo rzadko jest tak, żeby ktoś wziął miniona wczesnego. Zazwyczaj bierze się duże legendy. Z mojego doświadczenia tak wynika, ponieważ zagrałem już wcześniej rano, bardzo rano, dwie gry, ale byłem tak nieprzytomny, że popełniłem diametralne błędy i na moja narracja była bardziej na zasadzie picia kawy i ziewania niż czegokolwiek innego, więc to nie jest nagranie, które jest warte waszej uwagi i nie oddaję tego, co chciałbym pokazywać na kanale. Przeciwnik weźmie dwa Raven Idoly. Idoly, dokładnie tak się odmienia z angielskiego na polski, gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego. My weźmiemy Wilding Zapomatic w następnym, po prostu. Jest duże, naprawdę duże prawdopodobieństwo, że przeciwnik nie ma jeszcze go jak usunąć. Chyba, że ma slama, ale to... No nie wiem. Na samym początku wybiera się miniony. Na samym początku wybiera się miniony po to, żeby budować sobie tak jakby, no tak jak w arenie, tak? Po kolei budujemy sobie mana curve, tak? Czyli to zakrzywienie many, które pozwoli nam w jakiś sposób kontrolować to, jak jest ułożony nasz deck. I dopiero wtedy zaczynamy obserwować, co jesteśmy w stanie zrobić. No i tak jak widzicie, 6 obrażeń mamy gwarantowanych tutaj. Wydaje mi się, że ta karta była całkiem niezłym wyborem i tylko troszeczkę opóźnia nasze zagrywki na później. Równie dobrze może się okazać, że ta karta wygra nam rozgrywkę. Kto wie? Zobaczymy. Duże zużycie procesora u mnie. W tle renderuje się filmik z Abathurem, który wy już mieliście okazję zobaczyć, a u mnie dopiero niedługo zostanie stworzony. A my sobie gramy w Hearthstone'a. Ale damy radę. Spokojnie damy radę. No dobra. Dzisiaj. No to jest jeden minus tej areny, to, że to naprawdę każdy sobie długo wybiera, każdy sobie wylicza i stara się przemyśleć dokładnie, co jest najlepsze. Na razie to będziemy brali miniony, Milhouse Mana Storm jest najgorszym możliwym wyborem, Hammett Nessing Wary nie jest najlepszy, ale jest jedynym wyborem, który ma jakikolwiek sens w tej tawernie. Chociaż nie jestem zadowolony, no ale będziemy mieli piątkę, która będzie zagrożeniem dla przeciwnika. Trzy życia będzie oznaczało, że nie ma jak łatwo usunąć swoimi czarami, a wojownik nie ma broni. Pamiętajcie, wojownik nie ma broni. Dobra. Drugi weźmiemy też miniona. Na razie musimy zbudować sobie miniony i będzie to... Aedes Darkbane. Zdecydowanie. Na następną rundę. I jeszcze jednego miniona. Tak, zdecydowanie. I to będzie Arcane Nullifier po to, żeby zmieścić się ładnie w mana... A nie. Nie będzie to Arcane Modifier. Chyba. Bezpośrednio 2-5. Dobra. Tak i tak go weźmiemy chyba. No nie są to najlepsze wybory, nie są to wielkie legendy, ale wii robimy i jest fajnie i jest sympatycznie. W następnej rundzie ja planuję zagrać Aedes Darkbane. O, wziął małpę. Skoro my on wziął małpę, to my weźmiemy sobie Arcane Modifier. I Arcane Nullifier zlikwiduje to i zatrzymamy na chwilę tę rozgrywkę. Będziemy w stanie usunąć małpę przy pomocy dwóch ataków z Arcane Nullifiera. Dwa razy użyć taunty. Wszystko w taunty poszedł kumpel. Kumpel, przeciwnik. Chce powstrzymać tego Zapomatika. No dobrze, to oznacza, że musiał wybrać karty, które nie były dla niego optymalne, tylko po to, żeby zlikwidować... no właśnie. Tylko po to, żeby zlikwidować tutaj przeciwnika. My natomiast zagramy teraz... Chcemy zagrać Hemeta. Czy to jest Beast? Ho, 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 ho! Dzień dobry! I tak. I tak.
I zapraszam teraz wojownika do tego, żeby podjął decyzję. No tak, zapomnieliśmy, że Monkey wojownicza jest tak ważnym stworem. Crush! Okej. Nie robi nam to specjalnego bólu. No i będziemy po raz kolejny w stanie prawdopodobnie zadać za pomatikiem obrażenia. Ale teraz musimy się bardzo skupić na tym, żeby budować sobie czary, żeby jak najwięcej przyzywać, bo wybraliśmy takie wczesne wersje, wybraliśmy parę nieoptymalnych rozwiązań, które dają nam w tym momencie sporą przewagę na planszy. Discover Minion, Deathwing czy Reaper? Reaper jest zdecydowanie lepszym wyborem. Discover Minion, Stampeding Kodu czy Alexstrasza? Alexstrasza może naprawdę uratować tyłek. W następnej rundzie Kodo nam chyba wiele nie przyniesie. Silverhand Knight to są dwa miniony, ale chyba Alexstrasza mimo wszystko jest lepsza. Po to bardziej, żeby się ratować niż cokolwiek innego, tak? Myślę, że to będę po to ją wybierał. Discover Minion. Taskar Totemic jest za dobry, żeby go nie przyzwać. Od razu z nim jedziemy. Przyzwaliśmy sobie... O, jak to jest dobry wybór! Wow! Mamy trochę farta, mamy trochę... bardzo farta. Korkron będzie usuwoną za pomatika, ale będzie też ginął, więc cała ta karta poszła do śmieci, a my w następnej rundzie możemy zagrać coś, co przyniesie nam radość. Alakira jeszcze nie będziemy mogli, szkoda, bo to już by było kompletnie abstrakcyjne, no ale nie, naprawdę ta rozgrywka nie wygląda źle. No musiał przyzwać kartę, która naprawdę nie jest optymalna, szczególnie w tym Tavern Brawl. Tym Tavern Brawl, pięknie po angielsku mówię. Po to, żeby nas zlikwidować. No dobra, Discover Minion. Jedziemy dalej z tym samym tematem. Kel'Thuzad czy Beast? The Beast możemy zagrać od razu. The Beast możemy zagrać od razu, a różnie bywa z usuwaniem. Szczególnie w przypadku Warriora. Szczególnie w przypadku Warriora, który nie ma wystarczająco dużo removala, takiego bezpośredniego. On musiałby najpierw zadać mu obrażenia mojej bestii w jakikolwiek sposób później execute użyć. To już są dwa czary, to już jest sporo many. Nie wygląda to najlepiej dla przeciwnika. Nie wygląda to najlepiej dla przeciwnika. Zobaczmy, co on będzie w stanie zrobić. To będzie koniec nagrań w tym tygodniu. Nie mamy w planie nagrać nic więcej. Udało mu się trafić, więc może jeszcze jedną przeżywa. Przeżyje. Mamy już z głowy... Mamy już... O, wow! Dobrze mu poszło. Mamy już z głowy Heroes of the Storm, mamy z głowy Tawerny Hearthstone, więc będzie na tyle. Od przyszłego tygodnia jedziemy od nowa. Heroes of the Storm... To tak, żeby trochę z wami pogadać, weźmiemy sobie Reapera. Heroes of the Storm wygląda tak, że dla was nagrywam różnymi postaciami. I wypełniał questy różnymi postaciami, natomiast prywatnie, że tak powiem, gram cały czas Muradinem po to, żeby odblokować mu Master Skórkę i móc wam pokazać kolejną rozgrywkę Muradinem, ale już w wersji najfajniejszej. Garrosh to agresywne zagranie, które nie bardzo ma sens moim zdaniem. Ale nie chcemy go enrage'ować, więc damy mu spokojnie zadać nam te obrażenia, ale możemy Discover Spell. Rzucimy sobie parę razy Discover Spell. Hex. Hex. Dobra. Discover Minion. Thorizon. Thorizon jest najgorszą opcją. Thorizon czy Mistcaller? Zrobimy tak. Seksujemy tego za 3 many. Zostanie nam 4. Nie potrzebujemy tej many aż tak bardzo chyba. The Mist Color jest chyba lepszym rozwiązaniem wyjątkowo, ale z drugiej strony on tylko da nam Thorizon. Hex. Discover a spell weźmiemy. Bloodlust jest bez sensu. Feral Spirit. I zrobimy tak, żeby to był Feral Spirit. I weźmiemy od razu sobie Feral Spirit tutaj po to, żeby mieć już 3 postacie na planszy i pełną kontrolę tego, co jesteśmy w stanie zrobić z przeciwnikiem. A Foul Reaper jest wybitny do właśnie czyszczenia w ten sposób. I wydaje mi się, że to wszystko będzie prowadziło do tego, że wygramy tę rozgrywkę. Ten zapomatik jednak dał nam gigantyczną przewagę, bo nawet jeżeli Warrior
byłby w stanie w jakiś sposób przejąć kontrolę nad planszą, to w tej chwili on się przejmuje tym, że ma mało życia i zastanawia się, co z tym zrobić, żeby w jakiś sposób się uratować. Co może prowadzić do nieoptymalnych wyborów. Slam. Szuka Executa. Ma Executa. No dobra. Nie będę się tym jakoś wybitnie przejmował. I dalej szuka. No ale już ma mało kart. Co tam masz? Basz. No dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Nie jest to nic, co by powodowało, że czuję się podłamany swoim wyborem. Musimy discover a spell wziąć. Discover a minion. Fel River może być bardzo dobrą opcją tutaj. Zagramy go w następnej rundzie, ale wydaje mi się, że Fel River jest optymalny. Discover spell. Jakiś removal by nam się przydał. Put random minion from each player's hand into the battlefield. Wind Fury weźmiemy po cichu. I weźmiemy sobie Taurizona po to, żeby nam zmniejszył jeszcze many. Weźmiemy sobie Wind Fury i wtedy Aedes Darkbane jest potencjalnie bardzo dobrą kartą. Jest bardzo dobrą kartą, bo będzie w stanie po prostu wykorzystać swoją umiejętność, co rzadko się zdarza z mojego doświadczenia. To nie jest postać, którą często oglądamy, która robi to, co by chciała. Jeżeli damy Wind Fury, niech znikną te karty, on ma 10 życia. Będzie miał, no to tak, to w następnym rundzie wygramy, jeżeli on nam nie usunie nic. Więc jego teraz nadrzędnym celem jest usunięcie. O czym on sobie oczywiście nie zdaje sprawy. Z czego sobie nie zdaje sprawy, prędzej mówiąc, tak chyba poprawnie jest mówić. Tak jak mówiłem przy poprzednich nagraniach, co nie trafiło tutaj do... A, ciekawy wybór. Co nie trafiło do tego nagrania, z tym, że musiałem skasować tamto przez marną jakość rozgrywki i narracji. Bardzo lubię te poranne nagrania. Powiem wam, że lubię sobie usiąść rano z Hearthstone'em i kawką i sobie ponagrywać. Co prawda kawka mi się w międzyczasie skończyła, ale nie zmienia to faktu, że dalej mi to sprawia sporą przyjemność. 4, 5, 6, 7. Jeszcze jeden spell. Jeszcze jeden spell po to, żeby może coś usunąć. Nic z tego nie jest dobre. Nic z tego nie jest dobre. Chyba Ancestral Healing tylko ma jakikolwiek sens. Dobra. 4, 2, 2 i twarz. Dlaczego tak zrobiliśmy? Po to, żeby użyć Wind Fury i Ancestral Healinga ewentualnie na Aedes Darkbane, po to, żeby ona zadawała obrażenia przeciwnikowi. Ale ogólnie nie wydaje mi się, żeby przeciwnik był w stanie naprawdę z tego wyjść. On ma trzy karty, z czego część z nich to są miniony, których jeszcze nie zdążył przyzwać. Sprawa wygląda pozytywnie, jeżeli chodzi o moją rozgrywkę. Zagramy jeszcze jedną grę, już jakąś inną klasą. Klasą, której Hero Power będzie w stanie mi bardziej pomóc. Chociaż nie ukrywam, że Shaman jest wybitnie fajny. Overloady i bardzo dobrej jakości legendy, tak naprawdę. Bo i Alakir i Neptulon są bardzo fajnymi kartami. Są w stanie dużo przenieść, ale widzę, że dużo ludzi gra wojownikami. Może jest jakiś sens w tym. My zagramy jeszcze czymś innym. Po to, żeby zagrać po prostu czymś innym. Na pewno nie Hunterem. Na pewno nie Paladynem i Magiem, bo są za często u nas na kanale. Zobaczymy. O, skasował mi trzy idole, ale smutek. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Ciekawe, kiedy dadzą jakąś nową klasę, typu Monk, typu Death Knight do Hearthstone'a. Jak na razie te dodatki skupiają się tylko i wyłącznie na kartach, a myślę, że fajnie by było. No jest duża szansa na to, że to mu wyjdzie. 25%. Nie wyszło mu. Trudno. Kończymy tę rozgrywkę, szybko w twarz, well played i kończymy. Natomiast fajnie, gdyby dodali coś nowego, coś zupełnie zmienili, bo to by zaburzyło kompletnie rozgrywkę i myślę, że byłoby dużo ciekawsze niż kolejny dodatek w tym stylu, który już widzieliśmy. Dobra, zagramy teraz. To jest długa Tavern Brawl, więc to będzie długie nagranie, no ale obiecałem wam, że jeszcze raz zagram, to jeszcze raz zagram. To jest długa Tavern, no bo tak jak to w arenie się wybiera i się kalkuluje. Golden Rare Lightwell, to będzie disenchantowane, no ale ogólnie nieźle. Zagramy teraz. Warrior, Shaman, Rogue, Priest, Mage, Warlock jest bez sensu, Druid jest zawsze mój ulubiony, Druid... Druid ma... tak. Druid po to tylko i wyłącznie, żeby wylosować tego stworka, jakkolwiek on się nazywa, nie pamiętam, który powoduje, że pozostałe moje potworki kosztują złotówkę. Bo wtedy mamy dużo potencjał na to, żeby coś zdziałać w następnej rundzie. I po to będziemy grali. Jak ją wylosujemy, będzie super, jak nie, to trudno. Cięcie.
Już wjeżdżamy z nagraniem? Uuu, Lady Liadrin. Nie grałem jeszcze nigdy przeciwko Lady Liadrin. Ale chyba wylosuję sobie w tej ręce Ravena Edoli. Tak myślę, że to będzie ten wybór. No dobra, będziemy mieli na początku szansę użyć coina i wykorzystać dwa Ravena Idole po to, żeby znaleźć swoje miniony. Będziemy powolutku sobie dłubali. A w międzyczasie będziemy sobie gadali, opowiadali i wymyślali. Widziałem bardzo fajne koncepty zarówno Death Knighta, jak i Monka, Mnicha. I powiem szczerze, że Mnich mi się najbardziej podobał. Na kanale Amaza chociażby. Oglądałem Amaza swego czasu sporo. Jak jeszcze bardziej byłem wkręcony w Hearthstone'a. Teraz już to jest naprawdę, to jest tylko to, co teraz gram ewentualnie. Jak sobie siadam wieczorem, już nie mam większego pomysłu na życie, to sobie klikam w tę grę. Fugen. Fugen. Jedyna sensowna karta. Coin. Raven. Minion. Kelly. Chociaż nie spojrzałem, tam był Summoning Stone, który mógł nie być głupi. Summoning Stone. Oj, chyba popełniłem błąd. No ale Kelly na pewno nie jest błędem jako takim. No ale zobaczymy. Będziemy brali miniony do czasu, aż nie znajdziemy opcji na... Nie znajdziemy opcji na przyzwanie... Avianny. O, tak się nazywa ten minion. Aviana. Ona nam ma duży potencjał to, żeby dać nam wygraną po prostu w kieszeni. Jakbyśmy teraz ją wylosowali. Ale nie, ona chyba kosztuje dużo many, nie? Nie pamiętam. Discover a Minion. Blackwing Corruptor nie ma sensu. Ancient Brewmaster nie bardzo ma sens. Argent Hosted nie ma żadnego sensu. Z tych dwóch 5-4 to jest zdecydowanie lepsze. No i dalej jedziemy z minionami. Nie ma sensu na razie Removala szukać. Wow. Ice Rager? Tylko po to, żeby... Tak. Żeby następnie ludzie go zagrać. Żeby następnie ludzie go zagrać i żeby było jakieś zagrożenie na planszy, mając nadzieję, że przeciwnik nie przyzwie nic, bylibyśmy wtedy potencjalnie w stanie. Przeciwnik przyzywa sekret. No właśnie, tego się obawiałem. No dobra. Nawet jeżeli to będzie obniżenie życia do jednego, to dalej jesteśmy w stanie sporo zrobić. Przeciwnik ma szansę poodkrywać Master for Battle, co byłoby koszmarne. No ale spróbujmy. Zagramy sobie Ice Ragera. To nie jest dobra karta ogółem, no ale na pewno jest lepszy niż Magma Rager. Zobaczmy, co będziemy w stanie zrobić z tym Ice Ragerem. Co przeciwnik tam? Jeżeli to jest Get Down, no to jest najgorzej na świecie. Noble Sacrifice tak zwany. W odwrotnej kolejności to wygląda, jeżeli chodzi o nazewnictwo, tak? Noble Sacrifice zwany Get Downem, ale tak nam się powiedziało. Jeżeli przyzywa stworka, to znaczy, że nie ma sposobu na razie na to, żeby sobie poradzić z tym... Z tym Ice Ragerem. No dobra, w twarz. Weszło. Dlatego będziemy przyzywali minionki. Tragedia. Ravenholt Assassin. Minionki. Tragedia. Shapes Cannon. Spell. Force of Nature. Force of Nature. I spell. Savage Roar. Savage Roar. Dobra. Mamy finishera już. Jeżeli teraz, teoretycznie, przyzwalibyśmy... No dobra, a to dużo go kosztowało, tak naprawdę. Na 5 many zagramy Fugena. Strasznie mnie to nie boli wcale. Chociaż może zaboleć. Dobra. Fugen. Jeżeli byśmy przyzwali to po prostu... Nie pamiętam tej matematyki, dawno nie grałem druidem. To jest 6 plus 6, to jest 12, 13, 14 obrażeń. 14 plus 6 to jest 20 obrażeń w tym momencie. No dobra, tylko pamiętajmy, że musimy mieć 9 many. Także na razie spokojnie, na razie się nie podniecajmy zbytnio. Na pewno będą dwa idole, Shipped Cannon. A będziemy usuwać oczywiście... No tak, sekrety, paladyn i sekrety. To może nie był głupi pomysł, co prawda paladyna ma trochę dosyć, bo głównie gram paladynem, jeżeli już gram, ale... No te sekrety to jest fajny pomysł, po to, żeby... No dokładnie. Już mamy komplet sekretów. No dobra. Pomyślmy, co możemy zrobić. To będzie Get Down. Na pewno. Później wyślemy na niego swojego stworka. Później zagramy Discover Minion, bo nie mamy konkretnych minionów. Iron, Bark, Protector czy Alexstrasza. Alexstrasza gwarantuje nam to, że robimy combo w jednej rundzie, a w drugiej kończymy. Czyli Alexstrasza.
Weźmiemy sobie jeszcze Discover a Spell. Chcielibyśmy Swipe'a dostać. Nie dostajemy, ale Naturalize jest tutaj doskonałą kartą i weźmiemy sobie Ship Scanu. Czyli co on ma? Prawdopodobnie ma Competitive Spirit i Eye for an Eye. Tak bym zakładał, że to są tego typu sekrety. Aczkolwiek mogę się diametralnie mylić. Diametralnie czy drastycznie? Nie wiem, jest rano, nie muszę mówić poprawnie. 8 damage'a. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Wybitnie je trafione. Wybitnie je trafione. Weźmiemy sobie teraz Ravenhold Assassina. Zaatakujemy mniejszym stworem za Eye for an Eye i weźmiemy sobie tutaj. Fugen to jest tak Fugenem. Nie, jeszcze w następnej. Chociaż 7, 8, 9, 13 plus 6 to jest wygrana w następnej rundzie, jeżeli on nic nie zrobi. Jeżeli on się w żaden sposób. Oj, przepraszam. Jeżeli w żaden sposób się nie uleczy, jeżeli w żaden sposób nie przyzwie nic, to my mamy wygraną. Master for Battle nic nam nie robi. Czyżbyśmy wygrali? 4 przyjmuje na twarz, to jest jak najbardziej dla nas mile widziane. Czy się uleczy? Murloc Knight. 7, 8, 9 plus Savage Rock. 7, 8, 9 plus 6. Tak, to jest wygrana. Pyk, 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 pyk i pyk. Well played. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję wam za oglądanie. Łatwo poszła ta arena, wybitnie. Tavern Brawl. Ja nie wiem, dlaczego mam problem z tą areną ostatnio. Dwie wygrane po naszej stronie, bardzo miło. Nic ciekawego w paczce nie było, ale przynajmniej mieliśmy okazję sobie pogadać i nagrać przyzwoicie długi odcinek, odcinek długości Heroes of the Storm, więc nie jest najgorzej. Dzięki za oglądanie, to był Menti, kanał Krasnoludzkie Opowieści, Tawerna Hearthstone. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, a już od poniedziałku jedziemy z przygodami w Nexusie. Cześć, czołem!